Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj zrobimy sobie recenzję zestawu 40342 z Lego Ninjago. Dobra, zacznijmy. Najpierw omówmy sobie to coś. To jest taki stojak na broń, to nazwijmy. Tutaj jest część lodowa starszą, a tutaj część ognista, ognistych wężdżan, no to lodowych samurajów. Jak widzę, tutaj jest jakiś miecz, tutaj ogień. No i takie rzeczy ogólnie. A teraz figurki. Najpierw zacznijmy od ognistego węża. No jak widać, figurka jest bardzo szczegółowa. Ma ładny odlew. Takie się prezentuje i torcik. Dobra, ognistego węża już mamy omówionego. Dalej. A nie, może jeszcze to potem. Okej, połączenie stroju z 10 sezonu z maską z 11. Nawet pomysł ciekawy. Jak wiecie, jest on bardzo szczegółowy. Dobra, dalej. Robią się już petardy. Lodowy samuraj. No i tak, jak widzicie, ma taką dosyć długą broń. Ładny torsik. Ma dwa wyrazy twarzy. Jeden drugi taki. I unikat dla tego zestawu, czyli Clutch Powers, bohater pierwszego pełnometrażowego filmu Lego. Ma ładną kamizelkę, tutaj CP z tyłu, czyli Clutch Powers. I jeszcze drugi wyraz twarzy, o taki. Okej. A więc pytanie brzmi, czy opłaca się kupować ten zestaw? No i tak, jeżeli chcecie sobie rozbudować trochę armię lodowych samurajów i ognistych węży, tak. Jeżeli chcecie mieć Clutcha Powersa, tak. Jeżeli chcecie mieć Kaja, to raczej nie polecam. Jeżeli chcecie mieć tą wyselkę, to też nie polecam. Bo sami możecie ją sobie chyba zbudować. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie. Pa, pa, do zobaczenia. Cześć!